Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku potrzeba matką wynalazków, czyli kolejna modyfikacja, tym razem na systemie od Ketera Gira. Jest to ciekawa historia, ponieważ jest to modyfikacja, która tak szczerze mówiąc nie była planowana. Kiedyś rozmawiałem z moim fachbrygadzistą, którego serdecznie pozdrawiam, na temat właśnie tej modyfikacji, że można by było to wykonać, bardzo fajne rozwiązanie, lecz ja stwierdziłem, że jednak na razie to będzie mi niepotrzebne, w przyszłości być może to się zrobi. No i kilka tygodni, miesięcy później trafiła się ta sytuacja, do której właśnie byłem zmuszony wykonać tą modyfikację, ale to za chwilę dojdziemy do sedna. Więc powiem tak, krótka historia z życia wzięta. Rano jedziemy na budowę, podjeżdżamy pod bramę klienta. Akurat okazało się, że dzień przed okropnie lało, dzień i noc. No i okazało się, że inwestor ma jeszcze to podwórko niewykończone, czyli są jeszcze kolejny po starej budowie, po samochodach, po koparkach i tak dalej, i tak dalej. No i patrzymy, wielkie bajoro, kupa błota, kupa wody i tak dalej. No cóż, Keter nie da rady, takie duże koła, jedziemy. No przywiozłem ten cały set, mój cały ten szpej na tych setach. No ale chcąc wchodzić do klienta, w środku już wszystko ładnie wykończone, płytki ułożone, panele i tak dalej. Patrzę, kart, kurde, do połowy cały w błocie, kółka całe zawalone, że ich nie widać. No i nie wejdę do środka z takim brudnym kartem. No i zostawiłem go na tarasie przed wejściem. No i rad nie rad, trzeba było wszystkie skrzynki, które miałem na tym secie, przenosić do pomieszczenia, które będę wykonywał, co nie? No i przenoszę jedną skrzynkę, drugą, trzecią, czwartą, piątą, kosz. Zajęło mi to z 15-20 minut. Zdyszałem się jak cholera, bo to wcale takie lekkie nie jest. A troszeczkę metrów trzeba było w tu i z powrotem przenieść. No i tak kurde sobie siadłem. Popijam sobie jerbę, żeby odsapnąć, bo już mam wszystko przyniesione. Karta nie przynosiłem, bo karta akurat mam takie zbędne rzeczy, że po prostu jak trzeba było mi, to po prostu poleciałem i sobie to przyniosłem, co mi było potrzeba. Więc kart został na zewnątrz. No i tak sobie siadłem. Siadłem sobie tej jerby. Patrzę na te skrzynki i nagle lampeczka mi się zapaliła. Przecież ja rozmawiałem na ten temat dość niedawno. No i dwa tygodnie później, po zrobieniu tego zlecenia, jestem w warsztacie i wykonałem kolejną modyfikację, która naprawdę moim zdaniem zasłynie bardzo daleko, a być może nawet producent wprawi to w życie codzienne. Na czym to polega? Jak widzicie, mamy tutaj karta od Gira, wszystko pięknie. Jak dobrze wiecie, w karcie od Gira mamy pokrywę podnoszoną, nie mamy tutaj opcji zawiasów, tak jak w standardowych kartach. Do czego dążę? Do tego, że mamy w tym momencie tylko jeden system jezdny, co nie? Ale co by było, jakbyśmy stworzyli z jednego karta dwa systemy jezdne, na przykład karta i platformę? Pomyślicie sobie, niemożliwe. Uwierzcie mi, że jest możliwe. I w tym momencie pokażę wam bardzo duży atut właśnie tej pokrywy, która nie jest przymocowana do całego karta. Bo w tym momencie po odpięciu, zobaczcie co mamy. Tak, mamy kółeczka. Mamy kółeczka i mamy platformę jezdną. Jest to bardzo ciekawy patent, ponieważ platforma po pierwsze nie przeszkadza w użytkowaniu,
Może służyć jako pokrywa do karta, możemy na to rzucać skrzynki. Ale podczas transportu, tak jak ja na przykład miałem ostatnio, karta odstawiamy na boczek, odpinamy go i możemy cały set sobie przenieść, ściągnąć i pojechać sobie dalej w głąb pomieszczeń. Więc to jest naprawdę świetne rozwiązanie, ponieważ mamy dwa w jednym. Nie musimy mieć osobno platformy, tylko w tym momencie, jeżeli chcemy platformę, mamy platformę. Jeżeli chcemy karta, mamy karta. Mega rozwiązanie. Naprawdę bardzo ciekawe rozwiązanie. Zobaczcie, jak to z bliska wygląda. Prezentuje się to tak, zobaczcie. Wykonałem bezkolizyjny montaż. Ten cały dół to jest z pokrywy od środka, z najmniejszej skrzyni, ponieważ tam mi nie było potrzebne to. I do tego przykręciłem kółka transportowe. Zobaczcie. Dwa skrętne, cztery skrętne, dwa z blokadą, dwa nie. Więc jak sami widzicie, z daleka naprawdę świetnie się to prezentuje. I naprawdę bardzo funkcjonalne. W tym momencie mamy platformę i pokrywę w jednym. Świetne rozwiązanie. Można naprawdę teraz tego wykorzystywać do każdego rodzaju. Co jest fajne, nie koliduje. Wystarczy go dobrze kółka tam, żeby było trafione oczywiście. Tyk. Zamykamy. I nie ma z tym problemu. Możemy śmiało jechać i może to nam służyć jako normalna pokrywa. Jest to świetny patent dla organizacji takiej pokrywy, ponieważ w tym momencie nie musimy się męczyć. Wystarczy, że odepniemy dolne zapięcia i możemy cały set skrzynek odstawić na bok i pojechać. A co jest najlepsze? Możemy zrobić tak, że wjeżdżamy na budowę, podjeżdżamy pod ścianę, stawiamy karta, odpinamy, ściągamy seta obok, mamy dostęp do karta i mamy dostęp do skrzyń i możemy w razie W w każdym momencie sobie odjechać od tej ściany. Nie musimy za każdym razem tego przenosić lub po prostu stawiać na środku. Moim zdaniem petarda. Dajcie znać w komentarzach, czy waszym zdaniem taka modyfikacja jest naprawdę fajna, ciekawa, czy jest warta tej modyfikacji. Ja dodam, że nie zniszczyłem pokrywy. Nie mam tutaj zrobionych takich miejsc, gdzie by pokrywa straciła na szczelności. Czyli zachowaliśmy cały żywot, całą konstrukcję pokrywy, nie niszcząc, a mamy dodatkową funkcjonalność. Myślcie, modyfikujcie, trzymajcie się, do następnego. Cześć!